Mamy w Polsce piękne, radosne święto. Spotykamy się, by uczcić naszych bohaterów. Mówimy o nich, żołnierze wyklęci, niezłomni. Jeszcze inni mówią o antykomunistycznym powstaniu, a jeszcze inni dodają, ostatni rycerze Rzeczypospolitej. Walczyli o Polskę siłą i determinacją, które budzą nasz najwyższy szacunek. Walczyli dla Polski, nie kalkulując, czy będzie im się to opłacało. Walczyli do końca, z wiarą walki o świętą sprawę. Nie podnosili rąk do góry, nie prosili o łaskę. A gdy nie było im dane stanąć w boju, ostatni nabój zostawili dla siebie. Gdy trafili do komunistycznych więzień i czekali na egzekucję, dbali, by kat nie zobaczył w ich oczach strachu. Wywołany z celi śmierci na egzekucję, major Łupaszko w celi, w drzwiach, odwrócił się i powiedział do swoich towarzyszy z niedoli: z Bogiem, panowie, odpowiedział kursu więźniów. Z Bogiem, panie majorze. Nie było płaczu i lamentu. Była godna postawa w obliczu śmierci. Niespełna miesiąc później, w tym samym więzieniu, zabito strzałem w potylicę pułkownika Cieplińskiego. On w ostatnim grypsie wysłanym z więzienia zapisał słowa, które powinny znaleźć się w każdej polskiej szkole. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę, jako Polak za ojczyznę. W setkach miejsc w Polsce i na całym świecie gromadzimy się dziś, by oddać należny hołd żołnierzom niezłomnym, by powiedzieć im: pamiętamy, jesteśmy i będziemy z was dumni. Dlaczego? Mamy w sobie kod DNA, ten niezniszczalny gen, który miał zginąć na zawsze w bezimiennych dołach śmierci, przysypanych wapnem i gruzem. Przetrwał. Dziś, po wielu, zbyt wielu latach, państwo polskie upomina się o swoich bohaterów. Spełnia swój obowiązek wobec tych, którzy zasługują na naszą wieczną pamięć. Słyszałem, towarzyszu, że dzielnie się biliście z Niemcami. Walczyliśmy w końcu o wolność ojczyzny. Szlachetnie, ale sami pacyfistnie zrobią. Na szczęście macie nas, sojuszników. Waszego wojska już nie ma, ale pozwolimy wam przyłączyć się do Armii Ludowej. Jedynie współpraca ze Związkiem Radzieckim da nam wolność. Za chwilę wrócimy z papierami, towarzysze.
myślisz? To podejrzane. Pamiętasz, jak 17 września Rosja wbiła nam nóż w plecy i nagle chcą z nami współpracować? Może wiedzą, że bez nas sobie nie poradzą. Nie ufam im, ale nie mamy innego wyjścia. Jesteśmy żołnierzami. Może tym razem nas nie zdradzą. Pan major, nasz oddział! Żaden pan, to zdrajcy! Nie chcą służyć Stalinowi i nowej Polsce! Tylko swojej ojczyźnie służby! Zabrać się, strzelać! Nie! Nic złego nie zrobił! Cicho, po prostu ci nerwia nogi! Okaż łaskę sojusznikom. Zostaw dziewczyny. Zapij w celi. Może powiedzą nam coś ciekawego. Pożegnania, historię zagubioną.
chłopcy o sercach zostali. Pójść musieli w cień piwnicy mrocznej. Pamiętamy, iść się nie bali. Gdzie dziewczęta o włosach jak zboże? Gdzież dziewczęta z naręczami kwiatów? One do nich by poszły, mój Boże, w mrok piwnicy wedle woli katów. Gdzie ojcowie o zmartwiałych twarzach? Gdzie ich słowa chrobowate, twarde, też są drogie i tak też się zdarza. Oni wiedzą, ile życie warte. Gdzie te matki o spłakanych oczach? Gdzież są one? Czy wiedzą, gdzie dzieci? I sypiają od dawna po nocach i nie wiedzą, deszcz czy słońce świeci. Gdzie jesteśmy? Jaki to sen czarny? Gdzieś podział się śmiech? Pieśń wesoła? Grzebiemy się jak robak niezdarny. Tylko serce, serca ciągle woła. Żołnierze wyklęci! Jak myśl sprzedał.